Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie taki mały konkurs na pewne pojazdy, które się pojawiły właśnie, pojawią się w grze. Są to słynne armata, słynny chiński MBTX z działami. Armata oczywiście 152 mm, potem chiński Hinol to chyba 140. Oczywiście słynny orzeł i tak dalej, ale o tym później. Jak wiecie, niedługo startuje event. Wydarzenie, legendarne posiłki. Oczywiście zapraszam Was na główną stronę, żeby przeczytać sobie, co możecie tutaj, prawda, zdobyć. Tak, tylko Wam szybko to streszczę. Począwszy od poniedziałku, 26 marca, codziennie będziemy przedstawiać jeden niepowtarzalny pojazd, a zaczniemy od czołgu premium 10 poziomu typ 99A2140. Idziemy dalej. Tak, bla, 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 nie przegap, bla. W jaki sposób można uzyskać pojazdy? Wprowadzamy specjalne posiłki, posiłkowe skrzynie, skrzynki z łupami. Po jednej dla każdego unikalnego pojazdu. Z każdej skrzynki może wypaść odpowiedni pojazd wraz z mnóstwem innych rzeczy. Natomiast same skrzynki będą przysługiwać. Za osiągnięcie codziennych celów, za wygranie naszych konkursów mediach społecznościowych, za zwycięstwa w przyszłych turniejach. Można je też kupić w naszym sklepie internetowym. Teraz uwaga. Każda skrzynka z łupami będzie dostępna jedynie przez jeden, jedyny dzień. No. Co wypada z tych skrzynek? Może wypaść z nich tak. Pojazd premium od 4 do 8 poziomu. Dowódcy premium Katrina Jones, Jones Shagorov, Aleksander Cortez. Złoto do 10 tysięcy złota. Czas premium do 10 lat. Żetony wzmocnień, żetony odznaczeń, ogólna reputacja. Tutaj macie też do... Uwaga. Tutaj sobie to też dokładnie przeczytajcie. A o co chodzi? Otrzymaliśmy od prawda, community managera klucze na te pojazdy. Są to klucze, które jeżeli wygracie, dadzą wam ten pojazd, który oczywiście wygracie, na 10, na Boże, 10 dni, tak, chcielibyście, na 3 dni. Tak do testu po prostu, żeby sobie nim pojeździć. I teraz wraz z tym wydarzeniem, czyli wydarzenie startuje 26 marca. Dzisiaj jest 23 marca. Także powiedzmy, że od 24 marca każdy komentarz, który zostanie zamieszczony pod tym filmem, nie wiem, komentarz tylko bez żadnych takich wulgaryzmów bym prosił, będzie miał szansę wygrać któryś z tych pojazdów. Codziennie, powiedzmy, jutro zaczynamy od właśnie tego typa 99A2. Będą rozdawane po dwa klucze. Potem jeszcze nie wiem, co potem. Tak szczerze wam powiem. Albo zrobimy tak. Napiszcie też w tych komentarzach, jeżeli możecie, który klucz byście chcieli dostać po tych kluczach. Mieć możliwość do wygrania. Także losowania będą oczywiście na YouTubie przez te programy losujące do komentarzy. Dobrze wam znane. I tak dalej, i tak dalej. Będą się też pojawiały u mnie na kanale filmiki, w których też będzie można wygrać klucz. Lub te klucze się będą pojawiać w tym filmie. I tutaj trzeba będzie trochę pokombinować. Także zobaczymy, jak to jeszcze będzie zrobione. W każdym filmie na pewno będzie powiedziane, w jaki sposób można wygrać klucz. Będą to po kolei o tych pojazdach. Powinien powstać jutro, jeżeli dobrze wszystko pójdzie, bo coś mi się stało z programami do nagrywania i nie mam obrazu. Nie wiem dlaczego. Jeszcze. Zaczniemy od typa, potem pójdzie może Czarny Orzeł, potem Armata, potem VT5, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy w każdym razie, zobaczymy. Jeszcze raz zobaczymy. Jest również druga misja, już wam to pokazuję. Armored Warfare. Fairplay. Też startuje. Kiedy to startuje? Od 20, czyli od dzisiaj do końca, do poniedziałku. I macie tak, tutaj macie do wygrania te odznaki na czołgi po prostu. Tak one o to wyglądają. Ale wiecie co, ciekawostka jest, można sobie zdobyć, bardzo łatwe. Macie do tego 100% bonusu doświadczenia załogi. I to jest za wygranie bitw po kolei. Także to by było na dzisiaj tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was na główną stronę. Przeczytajcie sobie, naprawdę przeczytajcie sobie to, co tu można zrobić. Oczywiście komentujcie ten film i co? No i zrobię losowanie. Klucze
dwa klucze na pewno będą do rozdania tutaj. Po tym filmie, o tym pojeździe też prawdopodobnie będzie coś do wygrania. Także to takie krótkie info. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. No i co? Do zobaczenia. Trzymajcie się.